Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na odcinek, w którym opowiem o sygnałach alarmujących, które według mnie mogą świadczyć o tym, że nasza relacja z zakupami staje się niezdrowa. I chciałabym tutaj na początku zaznaczyć, że nie jestem psychologiem i ten odcinek nie ma mieć formy autodiagnozy zakupocholizmu, tylko raczej zwrócić uwagę na takie sygnały, które według mnie powinny skłonić nas do tego, żeby zastanowić się nad swoimi nawykami zakupowymi, żeby się temu przyjrzeć. Bo sama byłam w każdym niemal miejscu życiowym, o którym opowiem w tym odcinku i z perspektywy czasu widzę, że to były sygnały alarmowe. you <laughs> I ja nigdy nie byłam zakupocholiczką, nigdy nie dotarłam do tej granicy, ale zbliżałam się do niej i właśnie zbliżałam się powoli przechodząc przez etapy, o których właśnie dzisiaj wspomnę i prawdopodobnie gdybym w pewnym momencie nie przystopowała, nie przyjrzała się temu wszystkiemu, to kto wie, gdzie by mnie to poniosło. Ale jeśli, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, czujesz, że ten problem z zakupami ci przerasta, że już nie masz nad tym kontroli, to ja serdecznie polecam udać się z tym tematem do specjalisty. Nie ma w tym absolutnie nie powodu do wstydu, wręcz przeciwnie, jest to akt odwagi i czasem najlepsza droga do rozwiązania naszych problemów. Bo myślę, że warto tutaj też podkreślić, że zakupocholizm może jest śmieszny na filmach, w żartach, w memach, ale w rzeczywistości potrafi zniszczyć człowiekowi życie, relacje, sytuację finansową, więc nie ma co bagatelizować tego tematu. A tymczasem przechodzę do sygnałów, które według mnie mogą świadczyć o tym, że nasza relacja z zakupami stopniowo staje się niezdrowa. Sygnał pierwszy to, gdy zakupy stają się ulubionym sposobem spędzania czasu i regulacji emocji. Jest to zupełnie znormalizowane, szczególnie w internecie, ale w życiu normalnym także, nie mówiąc już o filmach, o popkulturze, pop że reakcją na nudy, stres, smutek mogą być zakupy. Że wystarczy, że sobie coś kupię i będzie mi lepiej. Nawet był taki trend na TikToku z takim dźwiękiem, właśnie mówiącym, że myślałam, że mi smutno, ale sobie coś kupiłam i już mi nie było smutno. Dla mnóstwa osób zakupy jawią się jako skuteczny sposób na doła czy gorszy dzień. A to powiązanie sobie czynności zakupów z reakcją na różne Trudne dla nas albo takie jakieś męczące, nieprzyjemne emocje może mieć naprawdę groźne skutki. I dużo się mówi na przykład o zajadaniu emocji, a w tym naszym konsumpcjonistycznym świecie coraz częściej dostrzegalne jest też y, tych emocji zakupowywanie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Po prostu reagowanie zakupami na trudne emocje. I tak samo jak większości z nas zdarzy się pewnie czasem zjeść czekoladę na poprawę humoru, to kiedy staje, stałoby się to automatycznym mechanizmem radzenia sobie ze smutkiem, to taka sytuacja może bardzo zaszkodzić naszej relacji z jedzeniem, i o tym mówi się coraz częściej i bardzo dobrze, bo wtedy przestajemy traktować jedzenie jako po prostu pożywienie, tylko sposób regulacji emocji. I podobnie tutaj się dzieje z zakupami, bo tak samo jak każdy z nas je, tak samo każdy z nas kupuje, i w większości z nas zdarzyło się pewnie kupić coś na poprawę humoru, żeby sobie poprawić dzień itd., ale niebezpiecznie robi się wtedy, gdy to zaczyna stawać się pierwszą myślą w reakcji na daną emocję, czyli kiedy jest mi smutno, kiedy jestem zdenerwowana w pracy, zestresowana. To w którymś momencie staje się to jakimś odruchem, że pójdę na zakupy, zobaczę, co tam jest, pooglądam sobie. Nawet nie musimy mieć w głowie do końca tego, że na pewno sobie coś kupimy, ale sama ta czynność zakupów staje się jakimś takim wybawieniem dla trudnych emocji. I w ten sposób tworzymy sobie taki dysfunkcyjny, taki wręcz autodestrukcyjny system radzenia sobie z emocjami, że my się z nimi w żaden sposób nie konfrontujemy, nie stawiamy im czoła, nie zastanawiamy się, co czujemy, tylko chcemy się ich pozbyć szybko i jakoś zająć w ten sposób myśli. I jeżeli na przykład mówimy o social mediach, bo to jest częsty sposób też regulowania emocji, to na całe szczęście, mimo oczywiście tam ogromu różnych skutków, z którymi może się wiązać to, że na przykład pół dnia przeglądamy TikToka regulując sobie w ten sposób emocje i nie ma w tym nic dobrego, ale jest to zrozumiałe wielu z nas się tak zdarza mi też się to zdarza. Ale tutaj piję do tego, że na szczęście to nie ma takich skutków, jeżeli chodzi o to o nasze życie realne. Oczywiście nas odciąga od naszych celów i tak dalej i takie. Daleko, daleko się żadne skutki ze sobą pociągnie, ale jeżeli my zaczniemy wchodzić w taki system z zakupami, to bardzo może ucierpieć na tym po prostu nasza sytuacja finansowa, co często później się przekłada na relacje nasze najbliższe w życiu. Nie mówiąc o tym, że kiedy zakupy stają się jakąś formą hobby, czymś, co nas bardziej ekscytuje niż inne aktywności, że kiedy mamy wolny dzień, to już myślimy sobie, ale będzie fajnie, jak się przejdę po galerii albo sobie pooglądam sklepy, kiedy mam wolną chwilę i to staje się taką ulubioną naszą aktywnością. Wszystko inne by Laknie przy tym, to uważam, że to jest bardzo alarmująca sytuacja, kiedy rzeczy, które do tej pory nas ekscytowały, interesowały, stają się mniej atrakcyjne w obliczu wizji tego, że możemy pójść na zakupy, że możemy sobie coś kupić. I kiedy zaczyna się wokół tych zakupów trochę kręcić nasze życie. I jest takie przekonanie, że zakupoholizm to w ogóle jakikolwiek tam niezdrowa relacja z zakupami, bo zakupoholizm to już jest jednostka chyba chorobowa, ale powiedzmy, że taka niezdrowa relacja z zakupami, że wiąże się z jakimiś takimi wielkimi siatami ubrań, czy jakiegokolwiek innego rodzaju przedmiotów, które są drogie, że musimy od razu wydawać na to całą wypłatę dalej. A jeżeli znacie moją historię, to wiecie, że ja miałam bardzo niezdrową relację z zakupami, mając naprawdę mało kasy, i nie zadłużając się i tak dalej, na szczęście, ale wydając po prostu co do grosza wszystko, co miałam, na jak najtańsze rzeczy. I to było, to uważam, że to jest najczęściej takie zwodnicze przekonanie o problemie z zakupami, że to jest wtedy, kiedy już musi nas to też tak wyniszczać absolutnie finansowo, że już wydajemy na to setki, tysiące, dziesiątki tysięcy złotych i wtedy tutaj warto się zainteresować. A w moim przypadku, kiedy właśnie miałam no naprawdę minimum kasy, żeby, żeby coś sobie kupować, no to uwielbiałam tanie sklepy, wyprzedaże, żeby kupić jak najtaniej, ale dla tego zakupowego haju. I w pewnym momencie to było, ja oczywiście wtedy nie byłam tego świadoma, ale te zakupy pojawiały się codziennie i mimo, że one na przykład wynosiły 10, 15, 20 złotych dziennie i mimo wszystko jakoś nie rujnowały mojego budżetu w sensie, że i tak mogłam się utrzymać, no to tutaj nikt z zewnątrz widząc, że o kupiła sobie jakieś tam pierdoły w Pepco, o kupiła sobie dwie bluzki na wyprzedaży, nikt by nie powiedział, że ja miałam problem z zakupami wtedy. A z perspektywy czasu wiem, że miałam bardzo duży, bo regulowałam sobie w ten sposób emocje, e, traktowałam to jako sposób na spędzanie czasu. Słuchajcie, mi się nie chciało wychodzić na spacer, jeżeli nie miałam takiego punktu zaczepnego, że sobie wejdę do jakiegoś sklepu, że sobie wejdę do jakiegoś Pepko na osiedlu czy coś takiego, że sobie coś kupię. Że każde moje wyjście z domu wiązało się z tym, że ja coś sobie kupiłam, choćby to była, byłaby najmniejsza roślinka, kieszonkowe wydanie książki, cokolwiek, żeby właśnie poczuć tę radość skupienia sobie czegoś. I to było bardzo niezdrowe, bo e, też wpływało na to, że inne rzeczy dla mnie traciły blask, jeżeli nie były materialne, to było właśnie skupienie się wyłącznie na radości z nabycia czegoś, e, czegoś materialnego. I wszystko inne było takie mniej przyjemne, mniej fajne przy tym, że na przykład jakbym miała pójść, yy, pojechać gdzieś do innego miasta i co nic sobie tam nie kupić, to ja wtedy miałam takie no, dziwne, no, no, że to już bym chyba bolała wtedy iść do galerii i sobie coś kupić. No masakra, nie? Teraz sobie tak myślę, że naprawdę to jest trochę chore. I bardzo dobrze, że w odpowiednim momencie się zorientowałam. Ale wtedy, wtedy w ogóle nie sądziłam, że to jest coś dziwnego. Ja po prostu chciałam mieć fajne rzeczy, sprawiało mi to przyjemność. No a przez to to stawało się moim takim zainteresowaniem, że kiedy właśnie miałam ten czas lumpeksowy, to ja potrafiłam chodzić kilka razy w tygodniu po lumpeksach różnych. W Krakowie jest mnóstwo lumpeksów, więc miałam do wyboru do koloru i po prostu spędzać tak długie, długie godziny. Wtedy, kiedy mogłam robić tysiące innych rzeczy, a ja uważam, że to jest najfajniejszy sposób na spędzanie czasu. I to nie znaczy, że nie można lubić zakupów, bo ja wciąż y, uważam, że zakupy mogą być fajne, mogą być przyjemne, ale... Sądzę, że to jest coś bardzo niepokojącego, jeżeli są naszym dużym zainteresowaniem, dużym hobby, bo to jest zupełnie coś innego, kiedy interesujemy się modą na przykład, albo nie wiem, wystrojem wnętrz i uwielbiamy oglądać takie zdjęcia, inspirować się i tak dalej, a co innego, kiedy naszym głównym tutaj zainteresowaniem jest to, żeby te rzeczy kupować, żeby zawsze coś sobie kupić, albo prawie zawsze, albo ciągle, żeby rozwarać jakiś zakup, że to się w ogóle kręci wokół tego nasze, nasze życie. I tak jak wspomniałam, tak było w mojej historii, że to nie musi mieć takich realnych jeszcze skutków, w, 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 na, które widać gołym okiem w naszym życiu. U mnie prawdopodobnie by tak było, że gdybym się wtedy nie opanowała i z czasem zarabiała coraz więcej i więcej, to i, i, a wcześniej nie zmieniając swoich nawyków zakupowych no co ja pewnie teraz bym szalała po prostu jak walnięta, no gdyby się w moim życiu nie pojawił e, minimalizm, bo moje zdolności, moje możliwości finansowe zwiększyły się kilkukrotnie od tamtego czasu i wtedy i, i teraz nie musiałabym, gdybym chciała, to nie musiałabym przeglądać najtańszych wyprzedaży i, i szukać co tutaj taniego mogę kupić mogłabym sobie pozwolić na znacznie droższe rzeczy bez uszczerbku na budżecie ale całe szczęście, i właśnie wtedy byłoby to absolutnie pewnie dostrzegalne dla wszystkich, że ja mam jakiś problem, nie? No bo wtedy to by były drogie rzeczy, to wtedy by były um, takie, które ludzie by zauważali, i wtedy może ktoś by ten problem zasygnalizował. A całe szczęście, że no, pojawiła się u mnie ta autorefleksja, i dlatego też um, nagrywam ten odcinek, żeby jeżeli są osoby, które. W jakiś sposób znajdują się w podobnym miejscu, w którym ja kiedyś byłam, mimo że może ich zakupy inaczej wyglądają, to może właśnie w kimś uruchomi się taka myśl o tym, że kurczę, jeżeli to będzie postępować, to będzie coraz gorzej. A tak samo jak łatwiej nauczyć się zdrowych nawyków finansowych, oszczędzania i tak dalej, kiedy mamy dosyć mało pieniędzy, co jest często um, niezgodne z tym, co nam się wydaje, bo ja też kiedyś myślałam, że o, jak będę dużo zarabiać, to dopiero będę odkładać jakieś pieniądze, a rzeczywistość jest taka, że kiedy nauczymy się na takim małym podwórku, na małych możliwościach, to później będzie nam coraz łatwiej to stopniować i będziemy gotowi na to, jak będzie ta sytuacja kiedyś um, lepsza. Więc ja jestem bardzo wdzięczna sobie z tamtych lat, że y, zaczęłam się nad tym zastanawiać, nad tym, Swoimi nawykami zakupowymi, swoim podejściem do zakupów, i że w ogóle zaczęłam zauważyć to, że to nie jest zdrowe, mimo że moje otoczenie tego nie zauważało i pewnie jeszcze długo by nie zauważyło. I tutaj, a propos otoczenia, pojawia się drugi sygnał alarmujący, czyli wtedy, kiedy zaczynamy ukrywać nowe zakupy przed bliskimi. I to jest kolejne zjawisko, które na przykład w internecie jest traktowane jako coś śmiesznego i niewinnego. I prawdę mówiąc, przeraża mnie to, jak bardzo jest to znormalizowane, że tam matka z córką ukrywają zakupy przed ojcem i tak dalej, i wszyscy się z tego śmieją. I ja wiem, że że dystans i tak dalej, ale no, spójrzcie na to, jak bardzo to wtedy normalizuje niezdrowe zachowania. Że to jest zupełnie normalne, śmieszne, że nie wiem, mamy jakiś związek, w którym, no nie wiem, przynajmniej z mojej perspektywy szczerość jest ważna ale ukrywamy, ukrywamy w ogóle zakupy, ukrywamy to, na co wydajemy swoje pieniądze. I moim zdaniem tutaj jest duży mm, duży taki czynnik alarmujący, bo z jakiegoś powodu my te zakupy ukrywamy. I oczywiście, że ten powód może wynikać z tego, że nie wiem, że jesteśmy w beznadziejnym związku i po prostu nie umiemy ze sobą rozmawiać, możliwe, ale inne zakupy, inne powody opierają się na tym, że My wiemy, że coś tutaj jest nie tak, my wiemy, że przeginamy, i nie chcemy, żeby ktoś się nas czepiał. I najbardziej przerażające w tym normalizowaniu takiego zjawiska, takich zachowań jest to, że przecież tak się dzieje z każdym uzależnieniem, nie? że zaczynamy ukrywać to, że coś robimy, że coś kontynuujemy, że się pojawia coraz częściej przed bliskimi, żeby w naszej głowie, żeby oni się nie czepiali. I zapytałam was na Instagramie jakiś czas temu, zrobiłam ankietę, czy zdarzyło wam się ukrywać nowe zakupy przed bliskimi, i niespełna 40% osób zaznaczyło, że tak. I tutaj spokojnie, znów nie będę nikogo oceniać, dlatego że mi też się zdarzyło. Mimo, że tak jak wam wspominałam, w momencie, kiedy ja miałam problem z zakupami, ja kupowałam rzeczy tanie, ale yy, było mi. Właśnie na tamtym etapie wydaje mi się, że ja nie czułam takiego wstydu czy coś, tylko właśnie miałam takie, a Jezu będzie mi się czepiał, ja będzie się pytał, będzie mówił, że znowu coś nowego. I ja chciałam uniknąć tego. I tak samo wolałam iść sobie do paczkomatu, i zdarzyło mi się na przykład na spacerze schować tę paczkę do torby, i żeby nie mówić, w sensie jak sama szłam na spacer, i żeby żeby właśnie wrócić, wrzucić do szafy i kilka razy mi się coś takiego zdarzyło i zaczęłam się czuć wtedy, pamiętam z tym źle, ale miałam to cały czas to poczucie, że on się będzie czepiał, mówię tutaj o moim chłopaku, mimo że to były, no, no tak jak wspominałam, no, takie... Tanie, tanie rzeczy, wcale nie uczknięte z jakiegoś tam wspólnego budżetu, tylko za moje pieniądze, a mimo to miałam takie poczucie. No więc jeżeli my coś takiego normalizujemy, no to, to normalizujemy to, że wiemy, że coś, jest, że coś jest z naszym zachowaniem nie tak, bo dzisiaj, kiedy ja coś sobie kupię, to po pierwsze od razu robię pokaz mody, żeby Szymon mógł sobie zobaczyć, co sobie kupiłam, ale ja wiem, że, um, że czegoś albo potrzebowałam, albo już chciałam mieć i sobie to przemyślałam i planowałam ten zakup. Więc wiem, że stoją za, za mną w głowie argumenty, dlaczego ja to kupiłam, więc nie boję się żadnej takiej konfrontacji, że właśnie nie wiem, że mi chłopak powie, że Jezu, znowu coś sobie kupiłaś, po co Ci to? No bo ja wiem, po co mi to, i, i, i nie dam sobie powiedzieć, że, wiem, że to, to mi było niepotrzebne, albo że te zakupy były za częste, bo wiem, że nie były. I jest we mnie taka po prostu pewność, y, co do tego. A wtedy ja. Y, ukrywałam prawdopodobnie dlatego, że wiedziałam, że przesadzam. Wiedziałam, że to był impulsywny zakup. Wiedziałam to. Ale właśnie w głowie osoby, która się zaczyna robić coś takiego niezdrowego nie na tej linii relacyjnej z jakimś zachowaniem, no pojawia się ta myśl, że ktoś się będzie nas czepiał i nam zepsuje to, co my już lubimy robić. Trochę przerażające a zupełnie normalizowane w internecie. I pamiętam, że m, kiedyś zszokowało mnie coś takiego. E, jak wiecie lub nie, ja pracowałam kilka lat w biurze firmy odzieżowej. No i tam nam przesłuchiwała zniżka 25% na wszystkie marki tej firmy, więc no, mnóstwo ludzi e, korzystało z tego chętnie. Ale była taka jedna m, szczególna osoba, e, to była menadżerka, z którą, z którą byłam na jednym piętrze, miałam z nim dobre relacje, fajna, fajna kobieta, ale kiedyś zaniepokoiła mnie bardzo pierwszy raz taka scena, którą widziałam, mianowicie ona często sobie zamawiała rzeczy do firmy, no nie? żeby jej przychodziło do biura i to nie było nic z tym dziwnego, no bo wiadomo, jeżeli spędzasz prawie cały dzień w biurze, no to kurier nie ma komu zostawić, no to przynosi do, do biura. Ale kiedy ona zaczęła zamówiła kilka takich naprawdę sporych pak. I miała je przy biurku, i zaczęłaś śmiać, rozrywając te paczki i pakując, nawet nie sprawdzając tych jeszcze ciuchów, pakując je do, do torebki, do jakiejś reklamówki z biedronki. I śmiałaś tam do, do osób, z którymi siedziała w, przy jednym stole, że i głośno, zupełnie się tego nie wstydząc, że lepiej, żeby nie widział, że nowe, założyła w ogóle buty, które tam były. W tych zakupach i mówi, że musi je trochę przybrudzić, żeby tam i męża nie zorientował się, że, że nowe. Pyta się koleżanek, czy nie macie jakiejś torby bawełnianej, i może coś tam zakryje: zakryje to laptopem, tu będzie tablet, tu będzie coś tam, tam mam jeszcze lunchboxa, to to przykryje. Um, powiem, że było z rozdawki, bo w tej firmie, w której pracowałam były rozdawki, czyli że takie sam, kiedyś Wam o tym opowiadałam, że sample ubrań były oddawane po prostu pracownikom. E, takie, które nie mogły iść na, iść na sprzedaż, więc powiedziała, że no, że to będzie że z sampli i ta sytuacja, bo to było na początku mojej pracy tam i ta sytuacja powtórzyła się e, kilkukrotnie. E, później już ta, e, ta dziewczyna tam nie pracowała. Ale z, dlaczego mnie to zszokowało? Tak, najbardziej, dlaczego? Bo raz, że to jest pewnie dla wielu z Was po prostu z samego faktu tego szokujące, że ktoś może zamawiać kupy ubrań non-stop, chować przed mężem, i to już może być szokujące, ale dla mnie było to szczególnie, że ja miałam jakieś takie przekonanie o tym, że zakupy ukrywają osoby, które, kobiety na przykład, które są albo na utrzymaniu męża, Albo naprawdę zarabiają bardzo mało i, i muszą sobie jakoś, yy, i nie chcą się może przyznawać do tego. No ja też to, to było kilka lat, temu, ki, kilka lat temu, czyli już mniej więcej yy, dwa lata od rozpoczęcia mojego minimalizmu, no coś, coś koło tego. I ja już wtedy yy, miałam bardzo przeanalizowane te różne yy, nawyki, nawyki zakupowe, i miałam już za sobą te czasy, kiedy zdarzyło mi się coś ukryć, ale ja ukrywałam. Też dlatego, że ja wiedziałam, że my mamy, no, mieliśmy kruchą sytuację finansową e, i że tak naprawdę każda złotówka była na wagę złota, i, i wiecie o co chodzi. A tutaj miałam takie jakieś przekonanie, że no, tak się robi, jeżeli właśnie jest mało kasy, jeżeli ktoś mało zarabia i nie chce się przyznawać, że znowu na ubrania poszło i tak dalej. I to uważam, że i tak jest tak moralnie naganne, że ukrywamy coś, ale nie sądziłam, że osoba na stanowisku, e, która zarabiała pewnie wtedy pięć razy tyle, co ja. I która robiła karierę i tam wchodziła po tych szczebelkach korporacyjnej drabiny, że to też takich osób dotyczy. I kiedy właśnie rozmawiałyśmy o tym na Instagramie w komentarzach do, do rolki, w której też wspominałam o takich sygnałach alarmujących, alarmujących przekonaniach związanych z niezdrową relacją z zakupami, to jedna z Was napisała o tym, że pracowała w luksusowym butiku, w którym to było nagminne, że ekspedientki były proszone o to, żeby pakować zakupy w jakieś torby, z pralni, czy jakieś inne opakowania, żeby nie było widać, że to jest nowe, nawet w luksusowym butiku. Czyli to dzieje się Wszędzie, na każdym szczeblu, na każdym szczeblu drabiny społecznej, zarobków itd. I dla mnie to jest obecnie chyba najbardziej alarmujący sygnał, że coś jest nie tak, chociaż tak jak wam wspominałam, ja miałam kilka razy takie sytuacje i teraz myślę o nich z takim przerażeniem, bo dla mnie w relacji szczerość jest turbo ważna. A skoro byłam w stanie. Na chwilę o tym zapomnieć, jak ważna to jest dla mnie wartość, na rzecz, o, nie, żeby nie było tam gadania, bo, bo coś sobie kupiłam i nie chcę, żeby to było komentowane, no to tutaj uważam, że to jest skrajnie alarmujące, że jeżeli jakieś zachowanie sprawia, że my postępujemy niezgodnie z naszymi głównymi życiowymi wartościami. To tutaj naprawdę warto się zastanowić nad naszym podejściem, i czy to nie zmierza w niebezpieczną stronę. Sygnałem trzecim jest według mnie to, kiedy wpadamy w, takie, w taką spiralę myślenia, że no dobra, chyba rzeczywiście przesadzam ostatnio, może przeginam, ale jeszcze tylko ten zakup, jeszcze tylko to i już będę mieć wszystko. To był schemat, który trzymał się mnie najdłużej. Bo zawsze było jeszcze coś do kupienia. I to jest takie zwodnicze, bo z jednej strony przyznajemy już przed sobą, że te zakupy są może zbyt częste i może trochę przesadzamy, i obiecujemy sobie, że zaraz skończymy, ale jeszcze tylko to. To tak, jakbyśmy grali w ruletkę w kasynie i mieli taką autorefleksję, że no, już straciłam sporo kasy. I czasu, i w sumie mówiłam sobie wczoraj, że już nie będę grała, ale jeszcze tylko jeden zakład i odejdę od stołu. Jeszcze tylko jeden. I w ten sposób uspokajamy swoje sumienie, no bo dobra, już przyznałyśmy przed sobą, przesadzamy, przeginamy, trochę tego za dużo, ale mimo to wcale nie przestajemy. I kiedy tkwiłam w takiej pułapce, bardzo pomógł mi post od zakupów. Zrobiłam sobie kilkukrotnie takie wyzwania. O jednym nawet opowiadałam w podcaście, um, kiedy organizowałam sobie 30 dni bez zakupów. I wtedy nie kupowałam żadnych ubrań, książek, dodatków do domu, artykułów papierniczych i tak dalej. Żeby kupować tylko to, co jest niezbędne. I czemu to miało służyć? Um, temu, że. Taki post sprawia, że te nasze nagłe, palące potrzeby zaczynają się wyciszać. że Możemy się zdystansować do swoich, do swoich zakupowych nawyków, zwyczajów, do tego, co nam się wydaje teraz absolutnie niezbędne. I jakiś czas temu Wam wspominałam, że ja już nie potrzebuję takich wyzwań i tak dalej, ale kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, to pomyślałam sobie, że ja to zawsze będę mieć trochę w pogotowiu. To znaczy, jeżeli będę czuć, że. Że moja relacja z zakupami staje się jakoś tak ponownie chorowita, to wtedy znowu zorganizuję sobie taki, taki post jako taki sposób na zdystansowanie się, na autorefleksję, na przemyślenie sobie swojego podejścia. Bo pamiętam, że wtedy, kiedy pierwszy raz robiłam sobie taki post, no, to nagle okazało się, że, że gdzieś tam po tygodniu mniej więcej te wielkie, palące potrzeby zaczęły wygasać. Okazywało się, że niektóre z nich to były, nie wiem, po prostu kompletnie wymyślone, a ja w tamtym momencie już byłam o kroczek od tego, żeby coś zamówić, żeby coś kupić, jakąś konkretną rzecz, bo ja czułam, że ja bez tego po prostu nie nabrady, no że jeszcze tylko to muszę kupić. I w tych emocjach to się wydawało taki absolutnie niezbędny, absolutnie niezbędnym, racjonalnym zakupem. A czasem, no właśnie, w sytuacji tego postu okazywało się, że kurczę, wpadłam w obsesję na przykład na punkcie jakiegoś konkretnego, szarego swetra z jakiejś marki. I kiedy te emocje opadały po kilku dniach, po tygodniu, to ja sobie uświadamiałam, że ja mam taki, który spełnia dokładnie to samo zadanie i który lubię. A w tamtej chwili mi się wydawało, że ja nie przetrwam na przykład zimy. Nie przetrwam zimy po prostu bez tego swetra. Bo czasem zakupy nas tak uwiodą, że mamy zamglony po prostu obraz tego, czego potrzebujemy. I wydaje nam się, że jeżeli tego nie kupimy, to naprawdę to nasze życie będzie niepełne, że nasza, nasza szafa, nasze mieszkanie, że to jest jeszcze tylko to nam potrzebne. No to jest niebywałe, jak bardzo możemy się wkręcić w takie myślenie i jak trudno w tamtym momencie jest się od tego zdystansować. A właśnie taki post od zakupów, żeby się przyjrzeć temu, najlepiej też zapisywać. Ja nagrałam odcinek, w którym opowiadałam Wam, jak do tego podchodziłam e, za jednym razem. Podlinkuję go w opisie. E, że ja sobie tam spisywałam w trakcie tego postu rzeczy, które już byłam ok Krok, żeby je zamówić, ale nie kupiłam ich ze względu na post. I pamiętam, że tam wypisałam naprawdę sporo tych pozycji i po czasie chyba kupiłam, ym, po wielu miesiącach, może dwie z kilkunastu albo nawet z kilkudziesięciu, które tam były wymienione. Bo tamte potrzeby były nagłe, palące, bo coś gdzieś zobaczyłam u kogoś i już byłam po prostu pewna tego zakupu, ale ze względu na to, że sobie obiecałam, że to jest post, że chcę się przekonać, chcę zobaczyć. To później okazywało się, że po tym miesiącu patrzyłam na listę i ja już nie wiedziałam o co mi chodzi, a w tamtym momencie sądziłam, że ten zakup jest absolutnie mi niezbędny do życia. I to jest taki alarmujący moment, kiedy wpadamy właśnie w to poczucie, że jeszcze tylko to, jeszcze tylko to i będzie koniec, ale uważam, że na tyle, na tyle alarmujące, żeby po prostu się temu przyjrzeć, zdystansować i serdecznie polecam w takim momencie sobie zorganizować jakiś post zakupowy, nie po to, żeby nie wiem się ukarać, żeby nic nie kupować, bo coś tam, tylko żeby nabrać jakiegoś dystansu. Bo kiedy jesteśmy w takiej spirali zakupów, to my tracimy zupełnie ten dystans. A kiedy pozwolimy sobie na spokój, na zastanowienie się, taki prawdziwe, a nie teraz, już teraz, bo tak działają dzisiejsze zakupy, żebyśmy szybko decydowali, żebyśmy już zrobili ten zakup jak najszybciej i um, łatwo wtedy jesteśmy w stanie się przekonać, że naprawdę on nam jest um, niezbędny do życia, do szczęścia i tak dalej. I o ile... Tak jak zawsze wspominam, to nie jest tak, że trzeba kupować tylko to, co jest nam potrzebne i niezbędne, bo ja wciąż kupuję rzeczy, które po prostu mnie zachwycą i uznaję, że życie będzie lepsze z nimi niż bez nich. I rzeczywiście później tak jest, bo podchodzę do tego na, te, na tyle świadomie teraz, więc to nie, ja tutaj nie piję do tego, że trzeba kupować tylko to, co niezbędne, ale kiedy wpadamy w taką spiralę ciągłych, palących potrzeb, to wtedy uważam, że to jest sygnał alarmujący do tego, że to jest moment, żeby się zdystansować, żeby się przyjrzeć temu, to jest moment na autorefleksję. I ostatnim sygnałem, o którym chciałam wspomnieć, to taki, gdy wchodzimy coraz głębiej w absurdalne przekonania dotyczące zakupów. Bo kiedy nawet już czujemy, nawet wiemy podskórnie, albo zupełnie świadomie, że może trochę za dużo wydajemy na zakupy, albo robimy je zbyt często, nieprzemyślanie, to możemy wpaść bardzo łatwo w racjonalizację tych naszych łowów. Mam na przykład znajomego, który uwielbia marki premium i gdy widzi obniżkę 20-30 albo i więcej, to już w ogóle procent na drogich butach czy zegarku, to on się nawet nie zastanawia chwili, bo on jest pewien, że robi interes, że robi jakiś świetny biznes. To jest dla niego oczywiste, że on w ten sposób zaoszczędził kilkaset złotych albo nawet kilka tysięcy. Mimo, że miał zegarek, który lubił nosić, nie planował zakupu nowych butów, ale przecież zrobił interes. A to, że teraz ym, ledwo zepnie koniec z końcem do wypłaty, to już jest inna sprawa. I tutaj, a propos w ogóle wspominania o jakichś znajomych, no to ja nie mam żadnego wpływu na. I, I nie chcę mieć, nie jestem moralizatorem osób, które mnie o to nie proszą. Także ja się nie wtrącam, jeżeli widzę coś takiego w swoim otoczeniu, bo co innego, jeżeli to jest osoba bliska, no to oczywiście to, to, to będą długie rozmowy, bo ja bardzo chętnie rozmawiam na ten temat i bardzo chętnie doradzę, pomogę, ale kiedy widzę, że ktoś nie chce w ogóle, żeby mu się wtrącać do tego tematu. No to po prostu tak funkcjonuje. Opowiadam wam to w formie anegdotki z anonimowym z znajomym, żeby tutaj nie opowiadać kto i jak i po co. Ale tutaj, żebyście wiedzieli o tym, że ja w ogóle nie zaglądam, nie oceniam, nie sprawdzam, czy ktoś jakoś kupuje, czy nie, czy robi dobrze, czy nie. Ja sobie mogę wywrócić oczami, jak ktoś mi opowiada, że oszczędził 500 zł, bo kupił coś z obniżką, a mimo, że nie planował tego kupić, ale no ja się do tego po prostu nie wtrącam. Ten odcinek ma służyć temu, że jeżeli ktoś. Chce albo czuje, że coś jest nie tak z jego relacją z zakupami, to żeby się zastanowił nad tym, czy, czy powinien nad, nad tym popracować, czy, czy wszystko jest ok, czy warto tutaj poświęcić czas na analizę swoich, swoich nawyków zakupowych, swojej relacji z tym tematem, ale no, nikomu się nie będę wtrącać do jego, do jego schematów, do jego nawyków, jeżeli mnie o to nie prosi. Ale wracając, jeżeli właśnie. Zakłada się, że to jest jakiś interes, że to jest jakiś biznes, to o ile ktoś się nie zajmuje resale'em, czyli jeżeli ktoś na przykład kupuje coś, żeby odsprzedać to drożej, e, tylko po prostu kupuje to dla siebie, to to podejście, że to jest jakiś interes, że to jest jakiś biznes, mimo że my nie planowaliśmy jakiegoś zakupu, jest absurdalne. No ale często w nie wpadamy. Bo w, szczególnie w przypadku takich dużych obniżek, jeżeli coś na przykład kosztowało 1000 zł, a my to kupimy na przecenie za 500, to oczywiście, że to nie znaczy, że zaoszczędziliśmy 500 zł. Wydaliśmy 500, ale dla naszego mózgu trochę będziemy mieć, e, trochę e, to da takie odczucie, że kurczę, to miało taką wartość, a my to wzięliśmy za połowę. No naprawdę niezły biznes. No, a jeżeli to oczywiście nie była rzecz, którą my wcześniej braliśmy pod uwagę, to zwyczajnie daliśmy się złapać w siłła marketingu i przepaliliśmy 500 zł na coś, czego nawet nie, nie chcieliśmy kupić. A co śmieszniejsze, to czasem sprawia, że my się czujemy sprytni, że polujemy na okazję, że kupiliśmy coś wartego znacznie więcej za taką niską cenę. I o to właśnie chodzi marketingowcom. Żebyśmy myśleli, że to my ich kiwamy, a jest zupełnie odwrotnie. Tak jest zaprojektowana sprzedaż. Żebyśmy sądzili, że my jesteśmy cwani i zrobiliśmy e, na nich interes. I na przykład w outletowych sklepach e, z markami premium, wiele z nas w ogóle ma wrażenie, że robi jakiś niesamowity deal, bo oryginalna cena danej rzeczy była dwa razy wyższa. A w wielu przypadkach, jeśli nie w większości. Dana rzecz po prostu nie była w stanie odsprzedać się za cenę oryginalną, więc wylądowała w outlecie z obniżoną. A dla naszych mózgów często to jest znak, że to miało taką wartość. A to miało po prostu taką cenę, a niekoniecznie taką wartość, bo prawdopodobnie właśnie nikt tego nie kupił po tej cenie oryginalnej. Nie mówię, że tak jest w każdej sytuacji, ale w wielu, naprawdę w wielu. No i to jest trochę żerowanie, po prostu na naszych takich m, uproszczeniach, heurystykach naszego mózgu działania i tego, że my myślimy, że coś w ten sposób e, zyskujemy. No i kiedy coraz głębiej wchodzimy w takie poczucie, że to my polujemy na jakieś okazje, że kupujemy z taką e, z takimi obniżkami, że my to wręcz na tym oszczędzamy, albo tak jak ja miałam kiedyś, że coś jest tak tanie, że po prostu szkoda nie wziąć, skoro jest całkiem ładne. <grych> I jeżeli Wpadamy w takie sidła, to jest duża szansa, że zaczynamy racjonalizować sobie coś, co może stopniowo wpływać coraz bardziej destrukcyjnie na nasz budżet, styl życia, no i w efekcie, później często, często też relacje. Dlatego naprawdę nie warto bagatelizować tego tematu. I ja nie spodziewam się, że kiedykolwiek przestaniemy się śmiać w internecie, że o, ktoś jest zakup bo ciągle chodzi na zakupy i tak dalej. Nie oczekuję, nie czekam na to, żeby ludzie się przestali z tego śmiać, ale uważam, że ważne jest to, żeby zwracać uwagę na to, że to może być poważny problem. I ostatnio też um, przeglądałam różne rolki i podsyłaliście mi też TikToki na, na Instagramie, które. W sensie na Instagramie podsyłaliście mi linki do TikToków, które pokazywały, jak duży jest na przykład już za granicą, a w Polsce też zaczyna rosnąć taki content, w którym dziewczyny opowiadają o tym, jak, i, jak radzą sobie z problemem z zakupami, który spowodował, że toną w długach. I to takimi właśnie zakupami ubraniowymi i pożyczkami pożyczkami konsumpcyjnymi, że to sprawiło, że one teraz zarabiają tylko na to, żeby się wydostać z tych. Długów. i myślę, że nikt nie chciałby, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, w której zarabiamy tylko na to, żeby oddawać za um, ubrania, które były impulsywnie, oddawać pieniądze za ubrania, które były impulsywnie kupione i nie potrafiłyśmy się powstrzymać. Dlatego sądzę, że naprawdę trzeba. Trzeba przestać bagatelizować ten temat. I jeżeli czujemy, że to nam się wymyka spod kontroli, to uważam, że pierwszym krokiem do tego jest nabranie dystansu, zrobienie sobie postu takiego, żeby zwrócić um, no, uważam, że to jest, według mnie, po prostu to jest najlepszy sposób, żeby zastanowić się nad sobą, przeanalizować um, te nasze zwyczaje, nawyki, schematy myślowe, które się pojawiają, gdy, gdy chcemy coś kupić, że po prostu przyjrzeć się sobie, ale jeżeli nie dajemy z tym rady, jeżeli czujemy, że sobie obiecujemy coś, a i tak robimy tak jak wcześniej, i to nam się właśnie wymyka spod kontroli, to um, skierowanie się do specjalisty może dać naprawdę fantastyczne efekty i uwolnić nas od takiej spirali, w której um, nie potrafimy przestać czegoś, co wpływa negatywnie na nasze życie. I tak jak wspomniałam na początku tego odcinka, czasem łatwiej jest. Zastopować, zatrzymać się, zastanowić, gdy to jeszcze nie jest na maksę rozkręcone. Bo ja podejrzewam, że gdybym wtedy nie przystępowała tego tematu, tylko na przykład obudziła się teraz dopiero jako 26-latka z zupełnie innymi możliwościami finansowymi i ta taką niezależnością, um, i teraz um, bym popłynęła, to ja podejrzewam, że to byłoby już. Trudnej wymagałoby y, pomocy specjalisty. Także temu też miał służyć ten odcinek: że jeżeli ktoś wypatrzy u siebie takie alarmujące przekonania, to sam najpierw zacznie się temu przyglądać, y, przyglądać, analizować, żeby być w stanie samemu sobie pomóc, bo uważam, że w wielu przypadkach jest to możliwe, jeżeli zareagujemy odpowiednio wcześnie. W opisie znajdziecie link do mojego e-booka Minimalizm w szafie, kupuj mniej, wyglądaj lepiej, w którym analizuję. Najczęstsze nawyki zakupowe, schematy, błędy, które sprawiają, że nie dość, że mamy szafę pełną ubrań, których nie lubimy, to jeszcze yy, nasza relacja z zakupami staje się coraz bardziej niezdrowa. Więc jeżeli chcecie same pracować nad tym tematem, to zachęcam do zajrzenia do opisu, a tymczasem dziękuję za dziś. Zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.